Cześć, tu mówi Maniak. Jeżeli jesteście ciekawi, jak zmienili się aktorzy filmu Rękopis znaleziony w Saragoście, to zapraszam do oglądania. Rękopis znaleziony w Saragoście to film fabularny z 1964 roku w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa, nakręcony na podstawie powieści Jana Potockiego o tym samym tytule. Jego głównym bohaterem jest młody oficer Alfons van Worden, w tej roli Zbigniew Cybulski, który na swej drodze do Madrytu napotyka szereg symbolicznych postaci i wysłuchuje ich opowieści. W latach 90. Jerry Garcia, Martin Scorsese i Francis Ford Coppola sfinansowali zrekonstruowanie oryginalnej kopii filmu, który ukazał się w standardzie VHS oraz DVD w 2001 roku. Film został nakręcony na podstawie dzieła hrabiego Jana Potockiego, żyjącego na przełomie XVIII i XIX wieku. Był to uczony, pisarz, filozof, żołnierz oraz podróżnik. Literacki rękopis znaleziony w Saragoście powstawał w latach 1794-1815, a po raz pierwszy został wydany w 1813 po francusku. Przez długie lata był w Polsce nieznany, a na język polski został przełożony przez Edmunda Chojeckiego dopiero w roku 1847. Film zachowuje szkatułkowatą konstrukcję powieści w tłumaczeniu Chojeckiego, w której każda kolejna opowieść wywodzi się z poprzedniej. Adaptacja Hasa składa się z dwóch części. Pierwsza skupia się na niesamowitych przygodach Alfonsa van Wordena w Dolinie Los Hermanos i przedstawia głównych bohaterów, a druga oparta jest na opowieści Avadora rozwijanej w zamku kabalisty. Reżyser połączył niektóre wątki powieściowe i pozbył się niektórych motywów, aby nie zakłóciły filmowej narracji. Pomimo istotnych cięć dokonanych przez reżysera, udało się zachować podstawowy sens powieści, związany zarówno z głównym bohaterem Alfonsem, jak i z piętrową metodą narracyjną samej opowieści, gdzie z jednej historii wyłania się druga, a z tej kolejna i jeszcze następna. Powieść Rękopis znaleziony w Saragoście polecił reżyserowi Tadeusz Kwiatkowski, późniejszy scenarzysta filmu. Hass docenił znaczenie utworu w kulturze i historii, bogactwo postaci w nim występujących, a także zwrócił uwagę na narrację, umożliwiającą eksperymenty filmowe z czasem i przestrzenią i zupełnie inne metody inscenizacji. Na planie filmu pojawiła się wyjątkowo duża liczba aktorów, po 187, nie licząc statystów. Główną rolę Alfonsa van Wordena miał zagrać Zbigniew Wójcik, aktor krakowskiego Starego Teatru, który zmarł niedługo przed rozpoczęciem zdjęć. Następnie w tej roli obsadzony został francuski aktor polskiego pochodzenia André Claret, który jak się okazało już po przyjeździe na plan był w rzeczywistości tylko członkiem Związku Statystów i nazywał się Andrzej Trześniewski. Jednak pierwsze dni zdjęciowe wykazały, iż Trześniewski zupełnie nie daje sobie rady z prowadzeniem roli, w związku z czym rolę otrzymał ostatecznie Zbigniew Cybulski. Muzykiem do rękopisu znalezionego w Saragoście napisał Krzysztof Penderecki. Ówcześnie eksperymentujący z muzyką filmową kompozytor do realizacji ścieżki muzycznej wykorzystał m.in. taśmę magnetofonową oraz syntezatory. W Stanach Zjednoczonych rękopis, mimo okrojonej wersji, został uznany za film kultowy. Dzięki za obejrzenie. Pamiętajcie, aby kliknąć w te kółeczko tutaj, aby subskrybować kanał. Tutaj, aby zobaczyć inne moje filmy. A zatem do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.